Naszą wakacyjną podróż w poszukiwaniu miejsc bliskich Stefanowi Żeromskiemu, z którymi związane są podanie i legendy świętokrzyskie, kończymy w Kielcach. W mieście pisarz spędził 12 lat, od roku 1774 do 1886. Był to czas nauki w męskim gimnazjum rządowym. Proces edukacji w rosyjskiej placówce był bardzo żmudny. Młody Żeromski musiał zmagać się nie tylko z ogromem materiału, ale i postępującym procesem rusyfikacji, jakim Rosjanie poddawali uczniów. Również niedostatek materialny, strata rodziców, jak i miejsca zamieszkania skutecznie przyczyniły się do obniżenia nastroju młodego człowieka. Swoistą odskocznią od trosk, szczególnie po śmierci matki, stała się dla Żeromskiego wiara. Często odwiedzał bazylikę katedralną oraz kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kielcach. Z tymi szczególnymi miejscami związane są dobrze znane Kielczanom legendy i podania. Według podań okolice współczesnej Alei IX wieku w Kielc i placu świętego Wojciecha to miejsca, gdzie postawiono pierwsze domostwa będące zalążkiem osady, która z czasem stała się miastem Kielce. Świadczy o tym tablica umieszczona w murze ogradzającym kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Według legendy założycielem Kielc był sam książę Mieszko, syn króla Bolesława Śmiałego. Pewnego dnia następca tronu wybrał się ze swoją świtą na polowanie. Wybór padł na puszczę znajdującą się niegdyś na miejscu Kielc, gęstą, nieprzeniknioną i obfitą w zwierzynę. Młodzieniec w pewnym momencie odłączył się od grupy. Jakaś nieznana siła odciągnęła go w głąb lasu i zbyt późno zorientował się, że został sam. Gdzieś w oddali ucichły dźwięki rogów i nastała głucha cisza. Książę nawoływał towarzyszy, jednak nikt mu nie odpowiadał. W końcu zmęczony położył się na ziemi pod rozłożystym dębem i zasnął. Księciu śniło się, że napadli go groźni zbójcy. Waleczny pies stoczył z nimi walkę, jednak jedynie dzięki tajemniczej ingerencji tajemnych sił odniósł zwycięstwo. Pokonani napastnicy próbowali ratować się ucieczką. Na polu walki pozostał tylko jeden zbójca, który, by ocalić życie, poddał się księciu. Znużony walką Mieszko poczuł nagłe pragnienie. Zaczął szybko rozglądać się wokół za jakimś leśnym strumieniem, jednak nie dostrzegł żadnego zbiornika wodnego w pobliżu. Ranny zbójca zaoferował mu pomoc i podał mu swoją miedzianą butelkę. Spragniony Mieszko nie spodziewał się podstępu i zaczął łapczywie pić, jak się spodziewał, wodę. Nagle ból wykrzywił mu twarz. Odrzucił naczynie i wypluł to, co miał w ustach. Okazało się, że zamiast wody w środku była trucizna. Książę gorączkowo czekał czegoś, czym mógłby wypłukać usta, jednak na próżno. Nagle wśród kępy drzew książę dostrzegł dziwną jasność. W świetle ukazała się tajemnicza postać, którą książę rozpoznał jako świętego Wojciecha, duchownego zamordowanego przez Prusaków za krzewienie wiary na ich terytorium. Piast padł przed świętym na kolana, a ten życzliwie się do niego uśmiechnął i nakreślił swoim pastorałem na ziemi tajemniczy znak. Zaraz za tym śladem popłynął srebrzysty strumień zimnej, ożywczej wody. Spragniony Mieszko napił się jej, a ona ugasiła jego pragnienie i dodała mu sił. Książę Mieszko nagle obudził się ze snu. Był zdziwiony tym, że chociaż spędził całą noc na zimnej, twardej ziemi, czuł się wyjątkowo wypoczęty i pełen sił. Wstał nowy dzień. Gęste mgły rozwiały się i książę zobaczył wokół siebie piękną, zieloną polanę. Jakież było jego zdziwienie, kiedy obok usłyszał wesołe szemranie strumyka i zobaczył tę samą przejrzystą, chłodną wodę, która ugasiła jego pragnienie we śnie. Książę szybko złapał za swój bawoli róg i zadał w niego.
Rychło odpowiedział mu radosny gwar członków jego drużyny myśliwskiej, którzy przez całą noc szukali księcia. Giermek przyprowadził swojemu panu konia, książę szybko dosiadł go. Bacznie rozejrzał się po polanie i zauważył jeszcze jeden bardzo dziwny element. Olbrzymie kły, pozostałość po jakimś niespotykanych rozmiarów zwierzęciu. Radosny i hałaśliwy orszak książęcy powrócił do obozu. Jedynie książę Mieszko był jakiś smutny i zadumany. W myślach cały czas rozważał to, co zdarzyło mu się w czasie snu. Po powrocie do obozu obwieścił wszystkim obecnym, że w miejscu, gdzie zagubił się w puszczy, postanowił zbudować gród wraz z kościołem. Książę Mieszko dotrzymał słowa. Na polanie, na której niegdyś zasnął, postawiono drewniany kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Zaś strumień, który posilił utrodzonego księcia wodą, nazwano silnicą. Wokół kościoła powstała osada, którą na pamiątkę znalezienia przez Mieszka ogromnych kłów nieznanego zwierza nazwano Kielcami. Kroniki podają, że kły na trzy łokcie długie i zakrzywione w kształcie szabli wisiały długo w modrzewiowym kościółku i dopiero przy budowie nowej, większej świątyni uległy zniszczeniu. Uważano, że były to kły dzika, dlatego właśnie to zwierzę stało się symbolem miasta. Ukojenie w zagmatwanym życiu Stefan Żyromski odnalazł również w kieleckiej katedrze, która znajdowała się w pobliżu męskiego gimnazjum rządowego. Ze świątynią, a ściślej mówiąc, z wieżą zegarową znajdującą się obok niej, związana była ciekawa opowieść. Był rok 1727, kiedy to biskup krakowski, Felicjan Szaniawski, sprowadził do Kielc zegarmistrza słynącego ze swoich umiejętności. Zlecił mu wykonanie czterech zegarów i umieszczenie ich na szczycie nowo odbudowanej dzwonnicy kolegiackiej. Zegary miały wskazywać wiernym, kiedy pora do pacierza klękać, a kiedy czas do pracy spieszyć. Zegarmistrz szybko zabrał się do pracy. W kilka miesięcy ukończył powierzone mu zadanie. Nawet w warszawskich salonach mówiło się o ciekawej innowacji technicznej w kieleckiej kolegiacie, jaką był zegar bijący nie tylko godziny, ale i kwadranse. Takie urządzenie w owych czasach było bowiem rzadkością. Wszystkich dziwił nie tyle fakt utworzenia innowacyjnych zegarów, ale to, że na wieży umieszczono tylko trzy tarcze zegarowe. Kielczanie zastanawiali się, dlaczego nie cztery, po jednej z każdej strony świata, i posądzali Szaniawskiego o skąpstwo. Prawda była jednak nieco odmienna. Biskup Szaniawski słynął ze swoich szerokich zainteresowań. Z zamiłowania był między innymi mechanikiem i architektem. Toteż zlecając wykonanie prac mistrzom tych zawodów, często starał im się udzielać dobre rady co do tego, jak mają postępować. Nie zawsze były one jednak trafne, toteż specjaliści traktowali je z przymrużeniem oka i nie zawsze się do nich stosowali. Tak samo było w przypadku ambitnego zegarmistrza, który wykonywał zegary na wieżę kościelną. Po pewnym czasie jednak zalecenia biskupa zaczęły denerwować specjalistę. To też zwrócił mu uwagę. Ja się ekscelencji do kazania nie wtrącam, bo się na tym znam tyle, co biskup na zegarach. W ten sposób zegarmistrz w delikatny sposób chciał pokazać biskupowi, żeby nie wtrącał się do jego pracy. Jednak biskupa bardzo zezłościł sposób, w jaki zegarmistrz się do niego zwrócił. Obydwie strony pokłóciły się, zegarmistrz wyjechał z Kielc, a na wieży pozostały tylko trzy zegary. Ludzie próbowali się interweniować i pogodzić zwaśnione strony, jednak ich działania nie dały skutku. I tak na wieży katedralnej zostały tylko trzy tarcze zegarowe, po dziś dzień jako pamiątka właśnie dwóch ambitnych postaci. Kielce, podobnie jak Rzym, położone są na siedmiu wzgórzach. Jedno ze wzniesień, tak zwana karczówka,
było jednym z ulubionych miejsc Stefana Rzymskiego. W wolnym czasie udawał się sam lub ze znajomymi na wycieczki. Wspominał o tym w swoich dziennikach. Powlokłem się na Karczówkę. Widać moje góry, śpiczastą Radostowę, ciemnoniebieską Łysicę i ponury kamień. Co za cudowne powietrze! Siedziałem na Karczówce godzin parę. O, jakże mocno, jak potężnymi węzły wpleceni jesteśmy w grunt naszej okolicy. Tym życiem żyjesz i potęgą jest w tobie nieświadoma miłość do tej ziemi. Piękne widoki rozpościerające się na panoramy Kielc i okolicy zachwycały pisarza i sprawiały, że choć na chwilę zapominał o problemach dnia codziennego. Ze wzgórzem, a ściślej mówiąc z klasztorem na Karczówce, związana jest legenda o Hilarym Mali i świętej Barbarze. Zanim na początku XVII wieku na malowniczym podkieleckim wzgórzu wybudowano kościół i klasztor, wzniesienie było dobrze znane wśród górników pochodzących z okolicznych miejscowości. Na początku grudnia 1646 roku górnik z Niewachlowa, Hilary Mala, wydobył ze szpary ziemnej w Górze Machnowskiej zadziwiającej wielkości trzy bryły galeny, z których wykonano trzy posągi. Z największej z nich została wykonana rzeźba świętej Barbary, patronki górników. Figura po dziś dzień znajduje się w kaplicy pod wieżą dzwonnicy klasztornej. Miejsce, w którym Hilary Mala znalazł galenę, nazwano Szparą Świętych. Z tym wydarzeniem wiąże się pewna legenda. Według podań ustnych, pewnego razu Hilary Mala zasnął w czasie żarliwej modlitwy. We śnie ujrzał świętą Barbarę, która zachęciła go do odnalezienia skarbu ukrytego we wnętrzu góry za olbrzymią skałą. Kiedy Hilaremu Mali udało się odkryć miejsce ze snu, okazało się, że owym skarbem jest duża bryła ołowiu. Z owego surowca wyrzeźbiono później posąg świętej Barbary oraz figurę Matki Boskiej, którą przeniesiono do kieleckiej katedry. Mierzącą 165 cm rzeźbę postawiono w jednym z ołtarzy kościoła pod wezwaniem Karola Boromeusza na Karczówce. Chociaż Barbara jest patronką górników, klasztor odwiedza wielu wiernych, którzy przywożą ze sobą różne intencje. Nasza podróż w poszukiwaniu legend i podań związanych z Kielcami dobiegła końca. Dziękujemy za udział w naszych zajęciach. Zachęcamy do wykonania ćwiczeń umieszczonych w karcie pracy, do której link znajduje się pod filmikiem.